Koronawirus czy korona ściema, czy reakcja jest adekwatna do zagrożenia i czy temat pandemii jest rozgrywany politycznie? O to i o sens noszenia maseczek pytamy młodzież z Tarnowskich Gór. Więc moim zdaniem jest siana większa panika i jest to bardziej naganiane przez media niż cała powaga sytuacji, bo gdy było dużo mniej zachorowań niż jest teraz, wszystko było zamykane, były te wszystkie zaostrzenia, a później gdy było coraz więcej zachorowań, wszystko było obostrzone, no teraz wyszliśmy do szkoły, a jest dużo więcej zachorowań niż w marcu. I uważam, że nie powinniśmy się tego tak naprawdę bać, bo wiadomo, umierają na to osoby, ale to jest wirus i uważam, że powinniśmy się nauczyć z tym żyć, niż zamykać wszystko, całą gospodarkę, bo to nie ma sensu po prostu. A czy noszenie maseczek w szkołach ma sens? U nas w szkole na przykład jest tak, że musimy nosić maseczki na przerwach, ale nie musimy mieć ich w klasie. Co jest moim zdaniem bez sensu, bo i tak nie siedzimy cały dzień w jednej klasie, tylko migrujemy z klasy do klasy, więc te zarazki i tak są przenoszone i każdy kładzie tak naprawdę tą maseczkę nie do plecaka, tylko na ławce. Wiadomo, na ławce jest dużo zarazków, więc dla mnie to nie jest jakoś bardzo potrzebne, w sensie wiadomo, na korytarzu trzeba mieć te maseczki, ale jest to dla mnie trochę bezsensowne, skoro i tak przechodzimy z klasy do klasy i te wszystkie zarazki się przenoszą. No koronawirus to jest tak naprawdę nowa sytuacja. Mamy pandemię na całym świecie, epidemię w kraju. I jedyny problem w tym wszystkim dla nas jako ludzi jest to, że to jest taka jedna wielka niewiadoma i my tak naprawdę nie wiemy, co to tak naprawdę jest ta choroba, bo każdy ma inne objawy, niektórzy w ogóle nie mają objawów. I nie wiemy jakby co zrobić, czy się uczyć na przykład, czy nie, bo zamkną szkoły, tak samo jak były matury, to też była taka niewiadoma dla maturzystów, czy w ogóle nie napiszą tą maturę w tym roku, jak sobie rozplanować materiał i tak dalej. I widzę też taką panikę wśród społeczeństwa, bo na przykład i też taki jakby mechanizm obronny, bo są teraz te takie organizacje, że tego korony tak naprawdę, tej korony tak naprawdę nie ma, co według mnie jest troszkę niepoważne, ponieważ problem jest, tylko ludzie jakby nie wiedzą, jak go rozwiązać i to jest cały problem. Tak naprawdę też według mnie wszystko jest tak dziwnie zorganizowane, ponieważ na początku, jak było mało zachorowań, no to ludzie się tak strasznie bali, nie wychodzili, szkoły były pozamykane, teraz jest no, coraz gorzej tak naprawdę, a jest jakby że wszystko, tak, organizacja jest taka, że jakby, jest, jakby było coraz lepiej i ten spadek był, no nie ma. Osobiście uważam, że to jest duży problem, jednak media zbyt wzmażają panikę. Gdy w marcu jeszcze było mało zachorowań, właściwie wszyscy byli przestraszeni tym wirusem, nikt nie wychodził z domów, szkoły stały zamknięte, wszystkie firmy, różne restauracje, wszystko było zamknięte, był lockdown. Lecz teraz, gdy tych zakażeń jest kilkaset, nagle wszystko się otwiera, ludzie żyją tak, jakby tego koronawirusa nie było, choć to dalej jest duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla osób starszych. A czy ten problem koronawirusa, twoim zdaniem, nie został, może jest nieuczciwie wykorzystywany przez polityków? Myślę, że jest trochę nieuczciwie wykorzystywany, szczególnie przy kampanii wyborczej, która się odbyła. Przełożenie wyborów i też wmawianie, że wirusa nie ma, że nie trzeba się go bać. Dwie skrajności. Tak. Kwestia noszenia maseczek. Nie wiem, czy dojeżdżasz autobusem, czy nie, ale wiele osób skarży się, że w autobusie uczniowie nie zakładają maseczek, potem w szkole gdzieś w częściach wspólnych zakładają. Czy twoim zdaniem to ma w ogóle sens? Myślę, że w autobusach ma to sens, ponieważ no, nie przebywamy tam długo, lecz ryzyko zakażenia jest duże. W szkołach maseczki moim zdaniem powinny być zakładane cały czas powinny być używane, szczególnie, że przebywamy w małych pomieszczeniach, w dużym tłoku ludzi. Koronawirus jest, czy go nie ma? Jaka jest prawda? Otóż prawda jest taka, że już zaczynając od samego początku, lotniska zostały no, za późno zamknięte. Wirus zdążył się przedostać do kraju.
No i na początku wszyscy panikowali. Teraz się okazuje, że jest luzowanie obostrzeń, co moim zdaniem jest błędne, ponieważ no, wcześniej było mniej zakażeń, teraz jest więcej i no, tak to wygląda w obecnych czasach. Jeszcze chciałem dodać, że maturzyści przez ten lockdown siedzieliśmy w domach i po prostu e-nauka jakoś nie wyszła zbyt specjalnie. Zdali jakieś 75% tych, co podchodzili, więc jest to bardzo słaby wynik. A czy temat koronawirusa jest jakoś rozgrywany politycznie? Moim zdaniem jak najbardziej, mianowicie dlatego, że jak przed wyborami starsze osoby musiały siedzieć w domach i już po zapowiedzianych wyborach, były pierwsze wybory, które miały się odbyć, nie odbyły się, 70 milionów zostało stracone. Potem zapowiedzieli drugie wybory i pomimo wszystko starsze osoby zostały namówione do tego, żeby poszły na ten drugi termin, co tak się stało, no i po prostu jest jak jest. Czy chodzisz w maseczce, kiedy zakładasz tą maseczkę i czy zgadzasz się z wytycznymi dotyczącymi używania maseczki? Osobiście nie zgadzam się z noszeniem maseczki, ponieważ no, średni ma to sens, nawet jak wsiadam do autobusu, pewne osoby nie mają i po prostu no, tak samo możemy się zarazić. Może cały bus się zarazić przez jedną osobę, która postanowiła sobie akurat ten dzień nie włożyć. W szkole wygląda to tak, że na przerwach no, nosimy te maseczki, ale już na lekcji nie, co wydaje się dosyć bezsensowne, no ale no... Zgadzam się ogólnie z tym, żeby je nosić, ale tylko dlatego, że jest to z góry narzucone przez rząd. Okej, dzięki.